Witam wszystkich lubiących czytać książki lub chcących je zacząć czytać. Dzisiaj przedstawię Państwu książkę wojenną, 10 wybranych pozycji. Z bardzo wielu książek. Wybrałem te według mnie najciekawsze i będę chciał je Państwu przedstawić. W drugiej części Syberia, a więc dole niedole polskich zesłańców syberyjskich. W części trzeciej też z 14-15 pozycji morze, nasze morze, działanie polskiej marynarki wojennej i polskiej marynarki handlowej w latach 1939-1945. I tak zaczniemy od pierwszej części, książka wojenna. Wszystkie książki są oczywiście z mojej biblioteki, z moich zbiorów, są oczywiście moją własnością, więc chciałbym Państwu przedstawić te 10 pozycji, które zasługują według mnie na bardzo dużą uwagę. A więc zaczniemy od wrzesień żagwiący, Melchior Wankowicz. Co prawda słynna pozycja pana Melchiora to jest Monte Cassino 1944, ale ta książka została sporządzona z notatek września, właśnie wrzesień 39, ten wrzesień, polski wrzesień. Opisany jest bardzo ciekawie, a więc można powiedzieć w 100% tak jak, prawie w 100% tak jak było, bo żołnierze, którzy przeszli ten wrzesień, spotykali się z Melchiorem Wankowiczem i przekazywali mu swoje notatki oraz to wszystko, co widzieli i zauważyli. Szczególnie polecam, ponieważ jest tam wszystko. To jest od Gdańska, od Westerplatte, od majora Hubala, od generała Kleberga, o walki o polskie niebo. Jest mały epizod z generałem Andersem. Książka jest bardzo ciekawa, bardzo dobrze się czyta i nawet historycznie można z tego skorzystać. Pozycja numer 2. To jest bez ostatniego rozdziału. Generał Władysław Anders, to jest jego wspomnienia. 1939-45. I tutaj wydawnictwo, ja ją kupiłem na aukcji, to jest wydawnictwo podziemne, to jest wydawnictwo Solidarnościowe, taka książka z takimi okuciami, dosyć ładnie się prezentuje. Książka jest ciekawa, ponieważ opowiada o życiu generała w tych latach, to jest, jak wiemy, od tej wojny naszej wrześniowej, aż po niewolę Łubiankę, oczywiście wypuszczenie go, stworzenie tej naszej polskiej armii na wschodzie i opuszczenie terenu Związku Radzieckiego i przez Bliski Wschód, aż właśnie do Monte Cassino, gdzie wtedy tak się generał dobrze zasłużył. Ja tylko chciałem przypomnieć, że książka Wrzesień Żagwiący, wydawnictwo Polonia. Następną pozycję chciałem Państwu pokazać jest Jan Nowak-Jeziorański, Kuryer z Warszawy. Ta książka jest super ciekawa, dlatego że pan Nowak-Jeziorański był emisariuszem cichociemnym, a więc te wszystkie funkcje, które sprawował, aż po powstanie warszawskie i dalej. Tu jest książka już bardzo ciekawa, ponieważ też zaczyna się od polskiego września, Warszawy, dużej pracy konspiracyjnej. Pan Jan Nowak naprawdę bardzo dużo przygód przeżył, jak na jednego człowieka naprawdę bardzo dużo. Szczególnie ekscytujące są jego podróże w czasie okupacji, a więc blindowanie się na statkach, jego podróże do Szwecji, jego podróże pociągami z Generalnej Guberni do Berlina i dalej do Francji. Naprawdę to jest kilka takich rzeczy, że napięcie wzrasta i bardzo, bardzo polecam tą książkę. Następna pozycja to jest Początek jutra. To jest naszego pilota właśnie, który walczył we wrześniu, pilota Urbanowicza. To jest wydawnictwo Znak, więc to jest jego droga od polskiego września przez Rumunię, Węgry,
dalej, aż do Francji. Bardzo dobrze napisana, ciekawie się czyta i naprawdę polecam. Natomiast część druga tego samego autora, ten samo wydawnictwo Znak, to już jest jego walka w 14. flocie sił powietrznych USA, więc jako jedyny Polak walczy z Japonią, z Japończykami nad Chinami, tak? I tu także bardzo dobrze opisane jest jego loty, jego odczucia. Szczególnie polecam, bo jakbyśmy się czytając, jakbyśmy siedzieli sami w kabinie tego myśliwca. Następna pozycja to jest Marek Celt, wydawnictwo LTW, Ludowe Towarzystwo Wydawnicze. Koncert Opowiadanie Cicho Ciemnego. Proszę Państwa, książka ma zaledwie 100 parę stron treści, ale jest tak ciekawa, że podejrzewam, że nie oderwiecie się, zaczynając ją odczytać. Cóż tu więcej o niej powiadać, żeby nie było bardziej ciekawie. A sama akcja z Grenczucem na początku już ciska w fotel, ponieważ to jest właśnie ten koncert na pistolety. Jedna według mnie, czytający długo książki, długo o tej tematyce, oczywiście nie tylko o tej, ale jedna z lepszych opisanych akcji, potyczki między właśnie spadochroniarzami naszymi szkoleniami w Anglii, a wojskiem Grenczucu. Naprawdę warto, polecam. Następna pozycja, Jerzy Chlieniewicki, Turysta Sikorskiego, to jest wydawnictwo Norbertinium. Jerzy Chlieniewicki jako podporucznik walczył we wrześniu 1939 roku, no ale wiadomo jak to się skończyło i wrócił do Warszawy, ożenił się i zaryzykował, tak? Można powiedzieć krótko, żeby nie zdradzać, aż zaryzykował ucieczkę z Warszawy poprzez Słowację i dalej przez Jugosławię, Grecję, dalej na Bliski Wschód. Dołączył do naszej Legii Oficerskiej i oczywiście później po wojnie, to są jego dalsze powojenne roky, bo wrócił do PRL. Naprawdę książka jest ciekawa, dobrze się czyta. Różne opisy tych wszystkich sytuacji, jakie spotykały już wtedy małżeństwa w państwach chryniewieckich. Następna pozycja. Jerzy Lerski, Emisariusz Jur. To pokazuje. I tu jest wydawnictwo Polska Fundacja Kulturalna. Tak? To jest o naszym też cichociemnym emisariuszu naszego rządu na Polskę z Londynu. Jerzy Lerski. Bardzo dużo rzeczy bardzo dobrze opisanych, szczególnie historycznie. No i oczywiście akcja jako cichociemny. Więc musiał skakać, musiał się przebijać, musiał się przedzierać. Czasami nie było samolotu, a jego przejście przez Pireneje zimą to jest po prostu majstersztyk i wysiłku człowieka i tych wszystkich, co z nim tak byli. Więc szczególnie polecam. Książka jest również bardzo ciekawa. Następna pozycja, też Marek Cel, to jest pseudonim oczywiście literacki, też wydawnictwo LTW, też o żołnierzach na nartach. To już są początki lat 40., a więc z Drohobycza, który nie jest już z Polski i przeprowadzają ludzi na Węgry, tak? Góry, narty, bardzo dobrze opisane. Kto lubi klimaty, też bardzo polecam. I ostatnia pozycja, proszę Państwa, to jest Egzekutor Stefana Dąbskiego, wydawnictwo Karta. To jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek w tej mojej dziesiątce, dlatego że to jest o młodym człowieku, który wykonuje wyroki śmierci na zdrajcach, oczywiście, bo to jest w Armii Krajowej, więc wyrok na podstawie wydanego sądu. I niestety musi to wypełniać. Tak? Jak to się dalej potoczy, jak to się w ogóle zaczęło, polecam przeczytać, dużo się dowiecie. Także bardzo mało jest opisów w naszej literaturze właśnie tych ludzi, ponieważ nie każdy chce się zwierzać, opisywać właśnie wspomnienia tego akurat, co mu przystało w wojnie wykonywać. I jeszcze jedną pozycję na zachętę chciałem przekazać.
odnośnie do drugiej części, a więc chodzi o Długi Marsz Sławomira Rawicza, proszę Państwa. Ja tą książkę oczywiście czytałem tu w 2009 roku, jak tylko została wydana. Oczywiście polskim zwyczajem, jak ją pożyczyłem, to już została na wieczne oddanie. Ale chcę przed drugą częścią Wam szczególnie tę książkę polecić. O tej książki to się już nie oderwieć. Książka to jest bestseller, proszę Państwa, bestseller. Sławomir Rawicz, nikomu nie znany człowiek, żołnierz, potrafił napisać taką książkę i o takich rzeczach. To jest ucieczka oczywiście z łagru, 6 tysięcy na pieszo, udało się, aż do Indii. Przez pustynię Gobi i trochę Mongolii i dalej to wszystko. I trochę tam Chin się zahacza. No naprawdę coś niesamowitego. Od chwili ją weźmiecie do ręki i naprawdę będziecie mieli chociaż trochę czasu, to polecam. I oczywiście, zaraz, jak to na zachodzie, nakręcono film The Way Back Petera Weyera właśnie na podstawie tej książki. Film jest też bardzo dobry. Tam Colin Farrell gra główną rolę. Jedną z głównych ról. Film jest dobrze zrobiony, z dobrą obsadą, tak jak to Hollywood potrafi zrobić w tym dobry oczywiście stylu, więc naprawdę polecam Sławomira Rawicza Długi Marsz, a film The Way Back. I to by było na tyle w części pierwszej. Zachęcam do oglądania właśnie drugiej części, która będzie poświęcona z Syberii i doli, niedoli polskich zesłańców, począwszy od Konfederacji Barskiej do roku 1941. Będzie bardzo ciekawie, zapraszam. Dziękuję.